Redakcja Arndotiu wspiera sklep Ole Ole, pani gier i technologii. Arn.eu. Xiaomi to marka, która zasłynęła na zachodzie jako producent tańszych zamienników dla urządzeń premium, głównie tych z segmentu telekomunikacyjnego. W ostatnich latach jednak firma łypie coraz chętniej nie tylko w kierunku innych działów elektroniki, ale też coraz odważniej atakuje klientów bardziej zamożnych, co zobaczyć można w przypadku naszego dzisiejszego obiektu recenzji. Oto przed wami świeżo wypuszczony 34-calowy Xiaomi Mi Curved, skierowany do hardkorowych graczy chcących podmienić swoje leciwe wyświetlacze HD na coś nowocześniejszego. Na wstępie trzeba przyznać, że firma ta potrafi robić atrakcyjne i stonowane stylistycznie produkty. Żadnego zbędnego RGB, metalowych zbrojeń na podstawce czy skorupiastych kątów ostrych. Po prostu schludny, ginący w ogromie wyświetlacza wygląd, pasujący w zasadzie na każde biurko. Fantastycznie zrealizowana jest zarówno podstawka, która po prostu wklikuje się z tyłu bez konieczności dokręcania, jak i świetnie zaprojektowane magnetyczne schowki na kable wbudowane w stópkę i tył ekranu. Złożenie wyświetlacza po wyjęciu z kartonu zajmuje może minutę i nie wymaga śrubokręta. Wielu konkurentów powinno robić notatki. Równie imponujące są parametry, jakimi może pochwalić się ekran. Niestandardowa, choć nabierająca popularności proporcja 21:9 połączona została z zakrzywioną matrycą VA od Samsunga, która ma zapewnić równą odległość od wzroku użytkownika zarówno na środku, jak i krawędziach ekranu. Żeby w pełni skorzystać z dobrodziejstw Xiaomi, trzeba będzie natomiast wyposażyć się w naprawdę solidny sprzęt, bo monitor operuje nie tylko w natywnej rozdzielczości 3440x1440 pikseli, czyli z uwagi na proporcje więcej niż standardowe 1440p, ale na dodatek robi to w aż 144 Hz. Nawet mniej wymagające gry, takie jak Counter-Strike, staną się więc nie lada wyzwaniem dla starszych komputerów, jeśli zdecydujemy się wymaksować możliwości odbiornika. Ale podejrzewam, że jeśli planujecie upgrade do monitora Mi, to pieniądze są raczej kwestią drugorzędną. Cena tego wyświetlacza oscyluje w okolicach 2,5 tysiąca złotych. I wbrew pozorom nie jest ona szczególnie wygórowana. Na rynku na palcach jednej ręki znajdziemy monitory o podobnych parametrach i wszystkie wycenione są 1,5 do 2 razy drożej. Warto wspomnieć też, że wkraczamy tu już na terytorium limitu przepustowości standardu HDMI. Pełne 144 Hz w 1440p uzyskamy wyłącznie po kablu DisplayPort. Przy HDMI wymaksujemy się na 100 klatkach na sekundę. Poza tymi podstawowymi cechami, monitor ma też kilka innych funkcji wartych omówienia. Obsługa FreeSync staje się powoli standardem i odkąd wspierają go również karty NVIDIA, staje się faktycznie przydatnym dodatkiem, szczególnie w przypadku monitora o takich parametrach, gdzie utrzymanie stałego klatkarzu może stanowić wyzwanie. Xiaomi obiecuje responsywność gray to gray na poziomie 4 milisekund oraz 121% pokrycia przestrzeni kolorów sRGB, choć tego ostatniego zapewnienia nie mamy jak potwierdzić. Chyba najwyższa pora uzbroić się w spektrometr. Natomiast w codziennym użytkowaniu monitor okazał się naprawdę przyjemnym towarzyszem pracy. Cztery porty z tyłu pozwalają wpiąć do niego dwa urządzenia HDMI i dwa DP jednocześnie, a opcja obrazu w obrazie podzielić nasz super szeroki monitor na przykład na dwa mniejsze. Choć ekran nie posiada głośników, to audio przekierować można do zewnętrznego systemu lub słuchawek jackiem, a w menu znajdziemy nawet ciekawą opcję osobnego wyboru źródła obrazu i dźwięku. Możemy więc puszczać obraz na przykład z HDMI 1, a dźwięk z HDMI 2. Nie jestem pewien komu i do czego może się to przydać, ale rzuciło mi się to w oczy. Nie mogę nic zarzucić jakości obrazu. Kolory były żywe, nawet jeśli domyślna kalibracja wydawała mi się lekko przytłumiona kolorystycznie, ręczne poprawki z poziomu menu pozwoliły mi dopasować go do swoich potrzeb. Nie dostrzegłem również żadnych przypadków nierównego bądź przeciekającego podświetlenia. Oczywiście w menusach znajdziemy masę ulepszaczy obrazu czy schematów kolorystycznych, ale dla najlepszej responsywności i tak warto je wszystkie po prostu wyłączyć. Menu dostępne jest domyślnie po chińsku, gdyż jest to produkt przeznaczony na tamtejszy rynek, ale da się go również przestawić na angielski.
Cechą wyświetlaczy VA są często nienadzwyczajne kąty oglądania i nie inaczej jest tutaj. Obserwowanie akcji od boku powoduje zauważalny spadek czytelności obrazu, ale akurat w przypadku odbiornika zakrzywionego oglądanie go w ten sposób nie jest ogólnie zbyt dobrym pomysłem. Ostatnią dobrą cechą jest wspomniana wcześniej wysokiej klasy baza, która pozwala w łatwy sposób przechylać wyświetlacz, podnosić go i opuszczać oraz obracać na boki, zapewniając niemal pełną dowolność ruchu. Oczywiście monitora nie umieścimy natomiast w pionie, bo jest zakrzywiony, więc i podstawa nie umożliwia jego obracania. Po jej zdjęciu za to znajdziemy pod spodem standardowy zaczep VESA, jeśli chcemy skorzystać z jakiegoś innego systemu mocowania. Nie jest to natomiast monitor bez wad, choć te nie dotyczą moim zdaniem jakości wykonania. Ta jest bez zarzutu, a braków funkcjonalnych. W monitorze tego segmentu w 2020 roku chciałbym zobaczyć wsparcie dla standardu USB-C, którego tutaj niestety zabrakło. Szkoda też, że matryca nie oferuje doświadczenia z wyższej półki. Skoro mamy już QHD i 144 Hz, to dlaczego nie ma nawet podstawowego wsparcia dla HDR10? Tak, HDR w Windowsie raczkuje, ale w wielu grach raczkuje też wsparcie dla 21:9, a mimo to, hej, jesteśmy gdzie jesteśmy. Dobra obsługa HDR wymagałaby też lepszego podświetlenia. 300 kandeli na metr kwadratowy luminancji oferowane przez Xiaomi jest wystarczające, ale zdecydowanie dalekie od tego, co chciałbym zobaczyć na ekranie z wyższej półki. Po raz kolejny Xiaomi Mi nie zawiodło, oferując korzystną cenowo alternatywę dla produktów dużo droższej konkurencji. Biorąc pod uwagę jakość wykonania i naprawdę słodkie rozwiązania ergonomiczno-estetyczne, trudno uwierzyć, że to pierwszy monitor tej marki. Do rozważenia, szczególnie dla użytkowników, którzy planują przeskoczenie do czegoś lepszego niż 1080p, ale nie interesuje ich pełne 4K, albo potrzebują więcej przestrzeni pulpitowej do montażu wideo czy pracy w Excelu, a nie mają miejsca na dwa monitory. Te dodatkowe kilka cali szerokości robi dużą różnicę.